nazywam się Rahim Black, jestem młodym artystą z Krakowa i chciałbym zaprezentować panu swoje CV oraz list motywacyjny. To jest list motywacyjny. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja pozwolę sobie ten list zarecytować. Chciałbym zainteresować pana moją osobą ze względu na to, iż posiadam odpowiednie doświadczenie, predyspozycje oraz kwalifikacje do tworzenia dzieł, które szczególnie dobrze odnajdują się w przestrzeniach wystawienniczych galerii, wyraźnie stymulujących gusta artystyczne i postrzeganie sztuki, do których bez wahania zaliczą właśnie galerię Voxa. Nie bez znaczenia dla mnie jest też to, że zespołowi kuratorskiemu pana galerii wyśmienicie znane są zawiłe mechanizmy promocji młodych i intrygujących twórców. Prezentacja dzieł, publikacje moich tekstów od autorskich oraz opracowań historyków sztuki czy też kuratorów współpracujących z pana galerią, czy to w przestrzeniach wystawienniczych, czy też z okazji wydawania katalogów towarzyszących moim monograficznym wystawom, bądź wystawom zbiorowym z moim udziałem, prowadzenie szeroko rozumianego dyskursu na ich temat pozwoli galerii Voxa na pełnienie roli oficjalnego rzecznika i popularyzatora dzieł i osoby jednego z najbardziej kontrowersyjnych i wątpliwych artystów młodego pokolenia. To właśnie ta wątpliwość cechuje skrajnie awangardowych twórców, których działania rozgrywają się na najbardziej śliskim gruncie. Moja dżepetowska wizja sztuki zakłada ożywienie i praktyczną efektowność działań o artystycznym rodowodzie. Wierzę, że aktywistyczny wydźwięk moich projektów nie dyskwalifikuje ich jako dyscyplin artystycznych, a wręcz nadaje im tego badawczego, awangardowego drygu i badawczego charakteru. Działania tego typu najdobitniej definiują moją postawę artystyczną, ale dopiero prezentowane w przestrzeniach wystawienniczych, opiniotwórczych instytucji pozwolą mi przekonać tych wszystkich, którzy szczególnie z radę kwestionują pozytywny wizerunek niebanalnej drogi twórczej i osobowości. Galeria Voxa jest celem moich wieloletnich aspiracji. Zawsze przychodząc na organizowane przez galerię wystawy, wyobrażałem sobie moją ingerencję w tą przestrzeń. Już od pierwszego roku studiów myślałem nad możliwością zorganizowania mojej wystawy. Dziś już wiem, że posiadam odpowiednie doświadczenie, predyspozycje oraz kwalifikacje do tworzenia dzieł, które szczególnie dobrze spełniają wymogi stawiane przez dzisiejszy obieg sztuki oraz stymulujących mnie krytyków i kuratorów. Bez wątpienia szerokie zainteresowanie moją sztuką, prezentowaną czy to w przestrzeniach wystawienniczych, czy w ramach projektów ingerujących w szeroko rozumianą przestrzeń publiczną, stanowić będzie dla mnie motywację do dalszych działań, zwłaszcza tych będących efektem połączenia mojego zapału oraz pana i publiczności Galerii Voxa oczekiwań. Uprzejmie proszę zatem o szczegółowe zapoznanie się z moim listem motywacyjnym oraz załączonym CV i portfolio. Pragnę zaznaczyć, że mam w swoim dorobku prawie 40 wystaw indywidualnych oraz wiele wystaw zbiorowych, prezentacji, wykładów, odczytów, seminariów, zawsze zakrojonych na szeroką skalę. Dodam jeszcze, że jedna z moich prac, mimo tak młodego wieku, 23L, trafiła do zbiorów Polskiego Nowoczesnego Malarstwa Muzeum Narodowego w Krakowie. Misja powołania grupy artystycznej Folia Concept jako reaktywacja spuścizny Rahima Blacka świadczy o przemożnym wpływie, jaki od wielu lat wywieram nie tylko na artystów, z którymi współpracuję, ale także tych wszystkich, z którymi się stykam poprzez swe niekończące się wywody i słowne manifesty, które nawet najbardziej opornych potrafią zjednać i zarazić zapałem do pielęgnowania mojej artystycznej spuścizny. Wielu liczących się kuratorów zgodnie przyznaje, że jestem najciekawszym polskim artystą młodego, najmłodszego pokolenia i rokują karierę na niesłychaną skalę. Ci, którzy poznali się na moim dziele, coraz częściej widzą mnie w roli lidera i dlatego wykazują szczególną troskę o moje zdrowie. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż zostałem się na pierwszym miejscu w konkursowym egzaminie kwalifikacyjnym na dyplom malarstwa i ogromnie podniecony tym faktem, że na pierwszym roku zacząłem manifestować swoją nietuzinkowość, czego efektem stał się pomnik własnej twórczości, pomnik, który ułożyłem z 10 tysięcy zapisków z ostatnich lat moich artystycznych rozważań. W duchu owidiuszowskiej myśli factum habit, monumenta manent, czym mija pomniki jego pozostają, postanowiłem podarować go Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wierzę, że niniejszy list motywacyjny ujmie pana i oczaruje. Przyznam, że niektórzy śledząc moje wystąpienia przestrzegają mnie przed niebezpieczeństwem żenady.
ale to właśnie żenada bardzo często staje się najbardziej urzekające narzędzie moich wystąpień. Określam siebie mianem artysty totalnego. Brak jednolinijnej specjalizacji zapewnia mi bezkompleksowość w doborze sztuk oraz swobodę medialną, dzięki czemu z równą łatwością poruszam się w obrębie obrazu, przedmiotu, instalacji, fotografii, billboardu, filmu wideo, animacji, założeń teoretycznych, mojej artu, prozatorstwa czy też performance, a ostatnio nawet happeningu. Odejście od krytyczno-polemicznego stosunku do otaczającej mnie rzeczywistości na rzecz czynnego w niej uczestnictwa to główna cecha pozwalająca mi na dotarcie do źródła badanej przestrzeni. Jestem jednym z ostatnich artystów piszących jeszcze dzisiaj manifesty artystyczne. Moim silnym atutem jest pracowitość i wszechstronność, a do tego jeszcze wielka charyzma oraz bogata osobowość. We wszystkich projektach wyróżniam się przede wszystkim lojalnością wobec instytucji, z którą współpracuję. W rozmowie zdradzam tak cenną, niestety rzadką, zwłaszcza u artystów najmłodszego pokolenia, błyskotliwość i inteligencję. Moje działania nigdy nie ulegają dezorganizacji w sytuacji presji czasowej oraz obciążeń emocjonalnych. Jestem osobą otwartą i łatwo nawiązującą kontakty. W pracy wymagam od siebie maksimum zaangażowania, efektywności i skuteczności. Umiem też, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, współpracować z innymi artystami. Uważam, że przybierający na sile od przełomu lat 1989-90 proces profesjonalnego tworzenia karier artystycznych wymaga odkrywania twarzy o najbardziej odkrywania twarzy tworzących dzieła o najbardziej awangardowym charakterze i wyrazistym charakterze. Moja awangardowa i progresywna proweniencja, fanatyczna wiara w możliwości własnego talentu, a do tego jeszcze wyrazistość i oryginalność, pozwolą jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Galerii Foxa jako instytucji o pionierskim i badawczym przesłaniu, otwartej na najciekawsze zjawiska w młodej polskiej sztuce. Wierzę, że rozmowa wstępna oraz prezentacja moich dzieł pozwolą mi przedstawić moją osobę jako artystę, którego warto pokazywać i w promocję, którego warto inwestować dużą masę intelektualną. Zapisanie się do grona twórców oficjalnie współpracujących z Galerią Foxa byłoby dla mnie ogromnym wyróżnieniem. I choć nie interesuje mnie wyścig szczurów, nie chciałbym jednak uciekać od szansy zaistnienia w oficjalnym obiegu sztuki. Zwłaszcza, że czas usamodzielnienia twórczego zbliża się do mnie wielkimi krokami i nim się obejrzę z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych w ręku, stanę przed koniecznością wyboru środowisk artystycznych, z którymi będę kojarzony, oraz galerii, które będą mnie godnie reprezentować. Jeżeli zainteresowałem Pana moją propozycją oraz osobą, co zaowocowałoby bogatą współpracą oraz organizacją wystawy, to zapewniam, że zapotrzebowanie na kolejne prezentacje, wykłady, przemówienia i dyskusje wokół mojej pracy i osoby bardzo szybko wzrośnie. Z poważaniem, Rahim Black. Tutaj jest list motywacyjny i CV w takiej większej formie, która jest jakby wydźwiękiem tej artystycznej funkcji sztuki, której używam. Uważam, że list motywacyjny w takiej formie przekona Pana bardziej niż list motywacyjny w formie tekstu A4, naturalistycznej formie, która funkcjonuje w takich sytuacjach, która wydarzyła się w tej chwili, ale wydarzających się normalnie. Dlatego proszę o przyjęcie tego listu motywacyjnego i CV. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby Pan rozważył moją propozycję i zgodził się na rozmowę kwalifikacyjną, prezentację moich prac, rozmowę na temat tych prac. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.